kochani. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z tagiem. Jest to, tak, pod tytułem Wyznania youtuberek, ale tak naprawdę tak nie dotyczy tylko YouTube, ale dotyczy również innych kwestii życiowych, że tak powiem. Pytań jest 14, więc mam nadzieję, że w miarę szybko nam pójdzie, chociaż jak ja mówię, że szybko nam pójdzie, to na ogół jest inaczej. To może nie będę tego mówić. Do tagu zostałam nominowana przez Sylwię z kanału Sylwia vloguje. Także, kochana, dziękuję ci przepięknie. Oczywiście, ja również będę nominowała 3, czy inne kanały, ponieważ bardzo chętnie również posłucham odpowiedzi tych osób. Oczywiście na początku trochę y, autoreklamy, czyli zapraszam Was do subskrypcji oraz bardzo bym Was prosiła o zostawienie łapki oraz zostawienie jakiegoś komentarza. Nawet jeżeli to by było, miało być hej, cześć, pozdrawiam, y, ponieważ ostatnio YouTube strasznie tnie zasięgi, strasznie coś cuduje. Wiem, że usuwa y, subskrypcje niektórym osobom. Także za bardzo was proszę, żebyście tam dali znać, że jesteście. Okej, okay, kochani, ja nie przedłużam i lećmy z tematem. I kochani, pierwsze pytanie. Ile godzin tygodniowo spędzasz na filmowaniu i edycji? Na to pytanie nie ma takiej dokładnej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, jaki to jest filmik, jak to jest długi filmik, jak bardzo skomplikowany, czy trzeba się do niego przygotować, zrobić sobie jakiś opis, zrobić sobie jakieś notatki, czy jest to filmik, który można nagrać z marszu. Wiadomo, vlogi nagrywa się szybciej, filmiki takie, jak ja robię recenzję, na przykład, nie wiem, robię kwasu, robiłam kwasu hialuronowego z The Ordinary, czy czegokolwiek innego, jakiegoś kosmetyku i ja się muszę długo Przygotować. Zwłaszcza jeżeli mówię Wam coś o jakichś składnikach, to ja się muszę do tego przygotować, muszę również poczytać, uzupełnić swoją wiedzę, muszę sobie zapisać pewne informacje, więc wiadomo, że wówczas chodzi mi znacznie, znacznie więcej czasu no i zajmuje to kilka ładnych godzin. Natomiast wiecie, jeżeli się vloguję, to jest to znacznie szybsze, jeżeli siada się do takiego tagu jak ja teraz, to ja się do pytań też nie przygotowuję, tylko po prostu siadam jak gdyby z marszu i nagrywam. Filmik. Natomiast jeżeli chodzi o edycję, to jest dokładnie tak samo. Jest to związane z tym, jak długi jest filmik, ile jest tam informacji, ile razy nie wiem, człowiek się pomylił, albo telefon zadzwonił, albo nie wiem, ktoś zapukał do drzwi itd. itd. Więc to zależy od wielu, wielu, wielu czynników. No i to ma wpływ po prostu na to, jak długo się edytuje. Natomiast ja na ogół robię surowy, jak gdyby surową edycję jednego dnia i siadam do filmiku, żeby go dokończyć na drugi dzień, dlatego że ja w kółko nie jestem w stanie słuchać ciągle jednego i tego samego, bo ja po na przykład dwóch godzinach edytowania nie pamiętam, co ja powiedziałam, czego nie powiedziałam, co wycięłam, czego nie wycięłam, więc zawsze daję sobie na to dwa dni. A pytanie drugie. Wolisz wydawać czy oszczędzać? Oczywiście, że wolę oszczędzać, ale niestety ta teoria nie idzie w parze z praktyką, czyli fizycznie wydaje. Pytanie trzecie. Kiedy jest ci najłatwiej filmować? Kiedy mam ciszę, spokój, jestem przygotowana, nikt mi nie przeszkadza, nikt mi nie chodzi, nie puka, nie gada, nie dzwoni, mojego partnera nie ma w domu. Wtedy najłatwiej mi się filmuje. Oczywiście najlepiej, kiedy jest światło dzienne, ponieważ te filmiki wtedy wyglądają lepiej. Myślę, że wtedy mi się najłatwiej filmuje. Pytanie czwarte: co sprawia, że, ga że gadanie do kamery nie jest dla ciebie krępujące? Pierwsza rzecz to gadanie do kamery. Tak, wiecie, kiedy jestem sama z kamerą, no nie jest dla mnie krępujące, jak gdyby samego faktu, bo gadam jak gdyby sama do siebie. Natomiast, jeżeli patrzeć z perspektywy, nie wiem, nagrywania na ulicy, kiedy, nie wiem, chodzą jacyś ludzie, nie jest to dla mnie krępujące, dlatego, ponieważ ja tych ludzi nie znam, oni nie znają mnie, prawdopodobnie nigdy ich w życiu więcej na oczy nie zobaczę, i nie interesuje mnie w rzeczywistości to, co oni sobie pomyślą. Nie wiem, co sobie pomyślą. Większość ludzi pewnie spojrzy i pójdzie dalej i ma to w nosie. Tak wygląda rzeczywistość. Eee, ja bym tak zrobiła, mnie by mało to obchodziło i interesowało, eee, więc zakładam, że oni też tak robią, natomiast jeżeli ktoś tam nie wiem, sobie myśli, rozkminia i ma jakieś zdanie na ten temat, to jest to jego zdanie, ma do niego prawo, a ja mam prawo mieć je w nosie. <grym> Zwłaszcza, że wiecie, nie robię niczego złego, nagrywam vlog, nagrywam coś, więc nie robię niczego niezłego, złego, więc co ktoś sobie pomyśli, to jest jego prywatna sprawa, nie obchodzi mnie to, natomiast krępuję się, muszę Wam przyznać, nagrywając przy moim partnerze, on się kiedyś temu bardzo dziwił, do czasu, aż sam zaczął nagrywać. Pytanie piąte. Jaki jest twój najgorszy nawyk związany z makijażem włosami? E, myślę, że to, że ja dotykam włosy, że je poprawiam, dlatego że moje włosy żyją własnym życiem, układają się jak chcą i nigdy one nie wyglądają dobrze. Więc e, ja je wiecznie dotykam, wiecznie coś im tam robię i, i to jest to. Natomiast jeżeli chodzi o nawyk związany z makijażem, hmm, chyba nie mam czegoś takiego. Albo po prostu o tym nie wiem, nie zwróciłam na to uwagi. Powiem, że nie, ale nie wiem. <grych> Pytanie szóste. Jakim cytatem, powiedzeniem chciałabyś, żeby świat się kierował? E, jakim cytatem, powiedzeniem, e, myślę, że bardzo prostym. Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe. Tyle. Po prostu nie bądźmy dla innych tacy. Jacy nie chcielibyśmy, żeby byli inni dla nas. To jest bardzo proste. Daj, żyjmy i dajmy żyć innym, na to samo wychodzi. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby nie być wrednym, żeby nie być złośliwym, żeby nie wnikać za bardzo w cudze życie prywatne, bo to jest. Cudze życie prywatne, nie wylewać na kogoś też swoich y, złych emocji, y, tego, że nie wiem, jest wiecie, tego, że mieście zły dzień, to na kogoś to przekierujecie. Y, w tym momencie wielu, wiele osób jest sfrustrowanych, y, źle się im żyje, no bo są pozamykani w domach, itd, i tak dalej. I widać tę negatywną energię bardzo mocno. Natomiast nie róbmy tego, bo w rzeczywistości nie robimy tej osobie źle, robimy sobie jeszcze gorzej. Tak jak jest powiedzenie, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe i myślę, że to jest wystarczające i nie ma co tutaj dorabiać, wiecie, filozofii do tego. Pytanie siódme. Ile czasu zajmuje Ci wyszykowanie się rano. U mnie nie ma czegoś takiego, że ja codziennie rano wstaję, powiedzmy, i muszę iść na 8 do pracy. Nie jestem tym ograniczona, natomiast ogólnie wyszykowanie się, jeżeli muszę się gdzieś wyszykować na szybko, może mi zająć 15 minut, a może mi to zająć półtorej godziny, więc wszystko zależy od tego, ile mam czasu. Czy się bardzo śpieszę, czy się nie śpieszę i tak dalej, i tak dalej, ale ja zawsze sobie daję. Od wstania do momentu, jak gdyby wyjścia z domu, daję sobie dwie godziny, żeby na spokojnie wypić kawę, uszykować się, umalować itd. itd. Kolejne pytanie, ósme. Jaki jest Twój ulubiony film na YouTube? Rozumiem, że czyjś filmik na YouTube? Eee, szczerze mówiąc, chyba nie mam takiego. Byłabym nieuczciwa, gdybym powiedziała, że mam jakiś jeden ulubiony. Nie mam. Eee, pytanie dziewiąte. Wymień YouTubeowiczkę którą oglądasz, a zasługuje na więcej subskrypcji niż ma. Kochani, nie jestem w stanie wymienić jednej youtuberki, która ma mniej subskrypcji niż powinna mieć. Uważam, że każda osoba, która nagrywa, która kręci, która stara się, która coś robi w tym kierunku, gdzie widać te starania, gdzie te filmy są merytoryczne, gdzie stara się, żeby to wszystko było poukładane. E, Powinnam mieć znacznie sub więcej subskrypcji niż ma i znacznie więcej wyświetleń niż ich ma. Każdy youtuber powinien mieć więcej tych subskrypcji niż ma, bo każdy z nas wkłada w to pracę. No chyba, że ktoś naprawdę kładzie kompletną molewkę, nie wiem, e, jego filmiki wyglądają jak nagrywane tosterem, a przekaz w tych filmikach jest kompletnym dnem. No to rzeczywiście nie powinien mieć nie wiadomo ilu subskrypcji, ale co ciekawe, takie kanały bardzo często bardzo szybko się wybijają, także w ogóle. Pominę. Pytanie dziesiące. Co w nadchodzącym roku cieszy Cię najbardziej? Nie wiem, co mnie cieszy. To, że się zmieniła data, że zmienił się rok, bo 2020 był dla nas wszystkich takim dosyć męczącym rokiem, bez względu na to, czy w naszej prywatnej sferze on był pozytywny, czy był negatywny, to ogólnie rzecz biorąc, globalnie działo się tyle rzeczy, że słuchając wiadomości, czytając jakieś wiadomości, kiedy wszystkie informacje do nas docierały, to my byliśmy wszyscy zmęczeni tym, zestresowani. No, źle się działo. Więc liczę na to, że w tym roku nie będzie się tak źle działo jak w zeszłym. Chociaż nie oczekujmy, że jeżeli chodzi o całego tego świrusa, to on zniknie z godziny na godzinę, bo to jest fizycznie niemożliwe. Ale miejmy nadzieję, że ten rok mimo wszystko będzie bardziej spokojny i bardziej uporządkowany. Bardzo tego życzę sobie i Wam wszystkim. Pytanie jedenaste. Jaki był Twój najbardziej krępujący moment podczas filmowania? Wiecie, co nie mam takiego momentu? Nie pamiętam takiego momentu? Jeżeli byłby taki moment i coś by się takiego wydarzyło, to pewnie bym to wycięła najzwyczajniej w świecie. Ale chyba nie było takiego momentu, żeby było coś naprawdę bardzo krępującego. Ja nie nagrywam jakoś często vlogów, więc myślę, że bardziej krępujące momenty można we vlogach znaleźć dla kogoś, kiedy można być w różnych miejscach, nie wiem, tak się domyślam, natomiast nie przypominam sobie żadnego takiego momentu. Pytanie dwunaste. Ile zajmuje Ci przygotowanie się do. Filmu? Myślę, że to pytanie można połączyć z pytaniem pierwszym, ile zajmuje przygotowanie się do filmu. Czasami jest to, nie wiem, 40 minut, godzina czasu, a czasami są to dwa dni. Wiecie, wszystko zależy od tego, jaki film, jaki temat, co robię. Wiadomo, vlogi kręci się na bieżąco i tak naprawdę człowiek za bardzo się do nich nie przygotowuje. Chociaż ja wiem, że są kanały, które kręcą vlogi, które są wyreżyserowane. Na ogół taki naturalny vlog po prostu kręci się sam. Natomiast więcej czasu się spędza po prostu przy filmikach, kiedy trzeba zrobić recenzję czegoś, kiedy trzeba się przygotować, kiedy jest to bardziej merytoryczny filmik, więc tutaj więcej czasu się poświęca. Także wszystko zależy od tego. No, plus oczywiście dochodzi, nie wiem, ubranie się, malowanie się, czasami zrobienie jakiegoś tła i tak dalej, więc no to też zajmuje czas. Pytanie trzynaste. Czy w tej chwili masz na sobie spodnie, spódnicę, czy tak naprawdę masz na sobie dreszcz, dół, od piżamy? Ja, kochani, y Dzisiaj mam na sobie dokładnie to, w czym chodzę po domu. Czyli mam tutaj sweterek, mam bluzkę, wiecie, takiego bejzika czarnego i mam na sobie czarne legginsy, O! I moje myszowe kapciochy. Także tak nagrywam i tak większość osób nagrywa. Ja nie będę tutaj udawać, że nie wiem, nagrywam nagle w szpilkach i, i w sukni balowej, bo tak nie nagrywam. Nagrywam tak, jak chodzę po domu. Ja tak chodzę po domu, tak nagrywam. Czasami rzeczywiście zakładam na przykład jakąś bardziej elegancką bluzkę czy cokolwiek innego. A najczęściej po prostu jestem w legginsach albo w jeansach, czyli tak jak chodzę po domu. Ja ogólnie nie chodzę po domu w dresach, a jeżeli chodzę w piżamie, to chodzę całkowicie w piżamie i w szlafroku. Pytanie ostatnie, czternaste. Czego jesteś, z czego, czego jesteś najbardziej dumna w swoim życiu? Z czego jesteś najbardziej dumna w swoim życiu? Przepraszam, miało być. Um, z czego jestem najbardziej dumna w swoim życiu? Wiecie co, nie ma chyba rzeczy, z której jestem najbardziej dumna. Ja ogólnie staram się patrzeć na wszystkie jakieś tam sukcesy i tak dalej w taki bardzo stonowany sposób. Dlatego, że wszystkie rzeczy, które niektórzy twierdzą, że to jest jakiś sukces, że komuś coś tam wyszło, że to jest rzecz, z której są bardzo dumni. To dla mnie są rzeczy normalne. Wiecie, może gdybym wymyśliła szczepionkę na raka, albo, nie wiem, zdobyła nagrodę Nobla, albo no nie wiem co, dostała Oscara, to może byłabym rzeczywiście dumna. Ale wiecie, takie przyziemne rzeczy, nie wiem, skończenie studiów, praca w jakimś tam miejscu, tego typu rzeczy, myślę, że to są rzeczy naturalne. No nie wiem, jeden, na przykład jedna osoba powiedziała, że to, co zdobył sam, zrobił to własnymi rękoma i z tego jest dumny. No to mogę powiedzieć, że jestem z tego dumna. Ja studiowałam, pracowałam, utrzymywałam się w Warszawie sama, nikt mi nie dawał, nikt mi nie wiadomo jak nie pomagał, yy, więc wiele rzeczy zrobiłam i zdobyłam własnymi rękoma, więc no mogę być z tego dumna. No jak w jakimś tam stopniu na pewno jestem. Na pewno jestem zadowolona z tego, że, że jestem w udanym związku, bo zauważam, że też udany związek w tych czasach to zaczyna być naprawdę na wagę złota, więc mogę być dumna z tego, że jestem w związku, w którym jestem zadowolona, w którym się dobrze czuję, w którym z partnerem się kochamy i tak dalej. Więc no z tego też mogę być dumna. No mogę być dumna tak naprawdę z wielu rzeczy, więc... Nie ma jednej rzeczy, z której mogę być dumna, bo tak jak powiedziałam, nie wymyśliłam szczepionki na raka, nie zdobyłam Nobla, nie zdobyłam Oscara, nie wiem, czegoś w tym stylu. Ciężko jest mi powiedzieć, czego jestem dumna. Nie ma jednej rzeczy takiej, wow, z której jestem dumna, ponieważ ja uważam, że wiele tych rzeczy robią inne osoby, robią też inne lepsze rzeczy, są osoby, które nawet tego nie robią, więc w teorii można powiedzieć, że mogłabym być dumna, a dla mnie to są rzeczy normalne, przyziemne. Ja nie jestem osobą, która jakoś fali się strasznie i mówi, o to mój wielki sukces, o to mój wielki sukces. Zawsze sobie podnoszę poprzeczkę, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, więc yy, ja po prostu nie jestem osobą, która chodzi, jakoś się obnosi z jakimiś tam sukcesami i mówi, o jestem dumna z tego, jestem dumna ze srego. Kochani, to już były wszystkie pytania, mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, jeżeli macie czegoś, jakieś pytania, albo Bycie jeszcze o coś dopytać. Pytajcie spokojnie w komentarzach. Ja również chciałabym nominować trzy inne kanały, yy, gdzie chciałabym posłuchać również odpowiedzi na ten tak. Yy, I będzie to Agnieszka z kanału Miss Agi, Anita z kanału Kącik Anity i Sylwia z kanału Sylwia S. Także dziewczyny, mam nadzieję, że uda Wam się yy, nagrać ten tak. Ja dziękuję Wam serdecznie za to, że ze mną byliście. Przypominam o subie, przypominam o łapeczce, będzie mi bardzo miło, będę bardzo wdzięczna. Oczywiście czekam na Wasze komentarze zawsze tam ze sobą rozmawiamy, a my widzimy się już w niedzielę. Także kochani, przesyłam Wam moc buziaków, miłego, fajnego dnia, trzymajcie się, do zobaczenia.